Witam. egzamin spółklasisty. Rozwiążemy to sobie. Piękna, zielona szata graficzna. No i co? Bez zbędnego gadania, przechodzimy do zadanek. Zadanie pierwsze, ala codziennie uczyła się hiszpańskiego na diagramie przedstawiono, ile czasu przeznaczyła na naukę w kolejnych dniach tygodnia od poniedziałku do soboty. No i patrzymy, prawda fałsz, Ala przez 4 dni od poniedziałku do czwartku na naukę języka hiszpańskiego przeznaczyła łącznie dwie godziny i. 10 minut, od poniedziałku do czwartku. No to co, dodajemy 25 plus 30 plus 40 plus też 35. No mój pies pewnie w tle będzie robił orkiestrę. Ktoś zadzwonił do 3. 60 plus 70 to się równa 130. Ok. Hmm. Czyli prawda, 2 godziny 10 minut. Na naukę języka hiszpańskiego w sobotę przeznaczyła o 40% czasu mniej niż w piątek. No to patrzymy. Piątek to jest 50, mnożymy razy 0,6 i dostajemy 30 minut, czyli prawda. Pierwsze zadanko za nami. Zadanie drugie. Wypisano ułamki spełniające łącznie następujące warunki. Mianownik każdego z nich jest równy 4. Licznik każdego z nich jest liczbą naturalną większą od mianownika. Każdy z tych ułamków jest większy od liczby 3 oraz mniejsze od liczby 5. No dobra, czyli teraz tak. Na pewno mianownik jest 4. Zapiszemy sobie mianownik 4. Tutaj i tutaj. Teraz tak, tutaj chcę mieć 20, a tutaj chcę mieć 12. No bo chcę mieć 3 i 5. I teraz będziemy wypisywali takie liczniki, które są większe od 12. I polecimy aż do 19. Czyli mamy 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, chyba 7. I drugie zadanie ląduje na nasze konto. Trzecie, średnia arytmetyczna takich liczb jest równa 16. Liczba k jest równa 22, dodajemy 12 plus 14 plus 22, to się równa 26 plus 22, to się równa 48. No, mój pies za chwilę się powinien znudzić. Czyli dzielimy to na 3 e, aha, i dostajemy 16. Czyli, prawda, średnia arytmetyczna takich liczb jest większa od 16. No to też do 48, bo już pierwsze 3 dodaliśmy. Dodajemy 11 i dodajemy 17. 48 plus 28 to się równa 76. No, i 76 dzielimy na 5. Gdzie to będzie? O jejku, jejku, matematyka. 15, coś, prawda? Prawda, czyli jest większe od 16? No nie jest, fałsz. I lecimy. Czwarte zadanie. Dane są dwie liczby x, y zapisane za, za pomocą wyrażeń arytmetycznych i musimy ocenić, czy liczba y jest ujemna czy dodatnia. No to, no. Sprawdzimy sobie. Wspólny mianownik 15 plus i minus to jest minus. Też 15, razy 3 to mamy 12, tutaj razy 5 to jest 20, czyli jest liczbą ujemną, a liczba x jest od liczby y, aha, czyli trzeba będzie i tak obliczyć, to równa się minus 8 15, a tu jak wyliczymy, mamy minus 16 piętnastych, którą dołem, czyli. Liczba x jest mniejsza, bo na osi liczbowej tutaj mamy minus 8, a minus 16, 15 byłoby bardziej w lewo. Kolejny punkt ląduje na nasze konto i zadanie piąte. Geometria Dane jest trapez ABCD, w którym AB jest równoległe do DC i w tym trapezie poprowadzono odcinek EC, który jest równoległy do boku AD. Tutaj mamy do czynienia z równoległobokiem podano miary dwóch kątów w tym klocku. 80, 135. No tu możemy obliczyć, że jest 45 stopni, skoro to jest równoległobok. I dodatkowo wiemy, że suma tych dwóch kątów musi wynosić 100 stopni, bo suma tych trzech kątów musi wynosić 180, no czyli 55 stopni. Proste zadanko. pada na nasze konto. No i lecimy dalej. Szóste zadanie. Dane jest równe, takie dane jest takie równanie, aha, aha, gdzie wszystkie literki są różne od zera. I było przekształcenie tego równania, aby wyznaczyć te wszystkie te trzy literki. No dobra, to co? Przekształcimy je sobie, żeby przekształcić, żeby dostać x, to dzielę na 5, czyli x jest równy y przez 5w, czyli pierwsze jest dobrze teraz żeby zrobić y to będziemy musieli pomnożyć razy w czyli 5x2 równa się y czyli wtedy y jest z żeby dostać w to najpierw mnożymy razy w mamy 5 2 równa się y i teraz dzielimy na 5x czyli y równa się nie, nie y tylko w równa się y na 5 x, czyli trzecie jest dobrze, w związku z tym odpowiedź jest poprawna. Ok. Zadanie siódme, potęgi, oceń, prawda, fałsz, iloczyn taki jest równy wartości wyrażenia 3 do 11. No nie da się tego policzyć ręcznie, no ale to spróbujmy. 3 razy, teraz dziewiątka to jest 3 do kwadratu i jeszcze do potęgi piątej, czyli mamy 3 razy 3 do dziesiątej, wykładniki dodajemy, no to jest jedynka, Czyli to jest prawda. I dolne wyrażenie mamy u góry 2 do 15 przez 2 do 10. Wykładniki odejmujemy, czyli również prawda. Karolina kupiła jedno pudełko balonów i w tabeli podano informacje i różne cuda. Aha, aha, aha. Karolina wyjmowała losowo po jednym balonie z pudełka. Pierwsze dwa wyjęte balony były w kolorze czerwonym. Jakie jest prawdopodobieństwo, że trzeci balon wyjęty przez Karolinę będzie w kolorze czerwonym? No dobra, skoro 2 wyjęła, to zostało 8 i teraz policzymy ile jest łącznie tych balonów, czyli policzymy czarniczkę zwaną też omegą. Mamy 8 plus 8 plus 8 to jest 24 i plus 6 to jest 30, czyli nasze prawdopodobieństwo zdarzenia A 8 trzydziestych. Wracamy na pół i mamy 4 15. Ojej, czyli nie odpowiedź B, tylko odpowiedź C. No dobra, lecimy jak... Formuła 1, idziemy, zadanie 9. Warto wyrażenie takie, można przekształcić równoważnie do której postaci. No to przekształcimy sobie x kwadrat plus 4x mamy z pierwszego nawiasu, i tutaj musimy dobrze z minusami podziałać, czyli wyjdzie coś takiego. W takim razie tylko odpowiedź d jest poprawna, bo ma plus 15, tak jak potrzebowaliśmy. I tyle. Dziesiąte. Podróż pociągiem z Olsztyna do Gdyni. Planowo trwa tyle czasu i pewnego dnia pociąg wyjechał punktualnie, ale przyjechał do Gdyni z czterominutowym opóźnieniem. Pociąg wyjechał z Olsztyna o jakiej godzinie. No dobra, no to skoro z czterominutowym opóźnieniem, no to jechał 58 minut. No i teraz co, będziemy sobie odejmowali od 1731. Najpierw 31 minut. Mamy 17.00. Potem odejmiemy 2 godziny. Mamy 15.00. 2 godziny. No i jeszcze będziemy musieli łącznie odjąć, żeby mieć 58 minut. 58 minus 31, 7, 27 minut. Więc jak odejmę 27 minut, to jest 14.33. Można było też. Sprawdzić wszystkie tutaj odpowiedzi, które nam proponują. Do każdej dodać 2 godziny i 58 minut, także jak chcecie. Aha, w dziewiątym zadaniu to właściwie też można było sobie wybrać jakiegoś X, przykład X równego 2, no i sprawdzić, ile takie wyrażenie wynosi na liczbach, no i która z odpowiedzi wyszłaby tak samo. A jeżeli wyszłyby dwie różne, no to po prostu sprawdzamy kolejnego X i wtedy prawdopodobnie stanie już tylko jedna. Zadań 11. Wykres przedstawiono zależność pom pola pomalowanej powierzchni od ilości zużytej farby. 18 litrów tej farby wystarczy na pomalowanie 185 metrów powierzchni. Czyli mamy coś takiego. No kurczę, możliwe, nie? A jak to wygląda? 5,50, 10, 100, 15, 150. No i tak. Prawda? I na pomalowanie 125 metrów wystarczy 12 litrów farby. No to nieprawda, bo my już wiemy, że 1 litr to jest 10 m2, czyli potrzeba by 12,5 litra. Idziemy dalej. Zadanie 12. W układ współrzędnych. Zaznaczono 5 takich punktów, a punkt P1 ma współrzędne -1, -2. Ten punkcik tutaj. Jeżeli współrzędną X zwiększymy o 4, no to zwiększmy o 4, czyli będziemy mieli trójeczkę. Trójeczka jest w tym punkcie. Już widzimy, że punkt P2 nam odpowiada. I greka hmm, zwiększymy o 3, czyli mamy 1. Punkt P2. Aha, aha, aha. P2. Odpowiedź. Prosta sytuacja. Idziemy dalej. Na rysunku przedstawiono prostokąt o bokach długości A i B, podzielony na 6 kwadratów. Stosunek długości boków A do B jest równy ile. No i teraz tak, skoro to jest 6 kwadratów, sobie to. Tak. To teraz tak. Skoro to są kwadraty, to ja podpiszę, że tutaj jest. X na X. X tu mamy X. Tu mamy 3X, czyli łącznie mamy 4X na 5X. Bo tutaj będą po 2x i 2x. Czyli stosunek A do B. 5X do. 4x, 5 do 4. Ok, poszło gładko. Zadanie 14. No znowu geometria, tym razem jak rozbudowana. Trójkąt ABC jest prostokątny. Tutaj wydłużono o 7, a przy prostokątną o 12. I otrzymano trójkąt prostokątny ramienny ADE. Ok, czyli ADE jest równoramienny, równy 200. Czy prostokąta AD jest równa 20? No to sprawdźmy. 20 do kwadratu podzielone na 2 to się równa 400 na 2, czyli 200, czyli prawda. I pole trójkąta ABC jest 52. No to skoro cały bok jest 20, to tu jest 8, a tu jest 13. No i mamy wtedy pole ABC równe 8 razy 13 na 2, czyli 4 razy 13 to jest 6 razy 2. Chyba prawda. I lecimy dalej. Piętnaste zadanie. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny pole powierzchni całkowitej tej bryły jest równe P, a jedna ściana boczna ma pole równe 2 9 P. No dobra, prawidłowy czworokątny to zróbmy chociaż mały rysunek, jak to wygląda. Ostrosów, czyli mniej więcej coś takiego. I teraz pole powierzchni całkowitej jest P, czyli pole całkowite to jest pole podstawy plus pole albo 4 pola y, trójkątów. I teraz jedna ściana boczna ma 2/9, czyli możemy napisać, że pole podstawy plus 4 razy 2/9, czyli to się równa pole podstawy plus 8 dziewiątych y, pola. No to w takim razie wydaje mi się, że jedną dziewiątą musi stanowić pole podstawy a 8 dziewiątych to jest pole powierzchni bocznej. I pole powierzchni podstawy jest dwa razy e, większe czy mniejsze niż pole jednej ściany bocznej. No skoro wynosi 1 dziewiątą, to jest dwa razy mniejsze. 15 mamy zaliczone. Wiemy dosyć sprawnie. I przechodzimy do zadania otwartych. Zadanie 16. Ela i Ania dostały w prezencie po jednym zestawie puzli o takiej samej liczbie elementów. Ela ułożyła 2 piąte swoich puzli, a Ania jedną trzecią. I dziewczynki ułożyły łącznie 440 elementów. Oblicz z ilu elementów składa się zestaw puzli No ok. x ilość elementów elementów w jednym zestawie. I teraz tak. Ela ułożyła 2 piąte x, a Ania 1 trzecią x. To się łącznie równa 440. No i mamy takie równanie do rozwiązania. Mnożymy razy 15, czyli dostaniemy ile? Tutaj razy 3, czyli 6x plus 5x równa się 440 razy 15. Nie wymnażam tego, mogę to zrobić zawsze. Teraz podzielę na 11, czyli x jest równy, Więc 44 na 11 to jest 4, czyli mamy 40 razy 15, czyli to się równa. No, ciężka matematyka. 600. Obyć z ilu elementów składa się jeden zestaw. No, z 600 elementów. Można by teraz sprawdzić, zobaczyć, czy dla tych warunków zadania faktycznie wychodzi 440. No, z jednej trzeciej mamy 200. I z dwóch piątych będziemy mieli ile? 240. Czyli zgadza się. Zadanie 17. Geometria. Zobaczmy o co chodzi. Prostokąta ABCD podzielony na trzy trójkąty i na rysunku podano długości boków trójkąta AED oraz zaznaczono dwa kąty w trójkącie ACE o tej samej mierze. Obyć po trapezu ABCD, ABCE, A, B, C, E. No dobra, wysokość mamy w tym trapezie, Tur to jest A plus B razy H na 2. Wysokość jest równa 20. No teraz wystarczy policzyć podstawę górną i dolną. No, widzimy, że trójkąt ACE jest równoramienny, czyli Pitagorasem musimy potraktować odcinek AE, czyli AE do kwadratu. Czyli jej równa się 15 do kwadratu plus 20 do kwadratu. Ile to wyjdzie? 25 do kwadratu równa się AE kwadrat, czyli AE. Równa się 25. W takim razie tu mamy 25, a na dole to jest suma tych dwóch odcinków, czyli wynosi 40, czyli pole mamy. 40, 40 plus 25 razy 20 na 2 to się równa. 65 razy 10, czyli 650 cm kwadratowych. Pamiętamy o jednostce. czy punkty na naszym koncie. Zadanie 18: zadanie z tabelką. Pan Jan sprzedawał w swoim sklepie 120 kg truskawek. Połowę masy tych truskawek sprzedał w dużych opakowaniach, 10% w średnich, a pozostałe, czyli 40% w małych opakowaniach. I w tabeli podano informacje dotyczące sprzedaży truskawek w sklepie pana Jana. Obliczaką kwotę otrzymał pan Jan ze sprzedaży wszystkich truskawek. O jejku, jakie trudne zadanie. No i teraz tak. Połowę masy, czyli może tak, tutaj będzie 60 kg. 10% masy średnich, czyli 12. No I w takim razie 48 kg to są małe opakowania. I musimy policzyć, ile kasy otrzymał. No, czyli co? 60 opakowań po jednym kilogramie razy 18, dodać. 24, opakowa 24 opakowania, bo 12 kg sprzedał razy 10 i dodać, bo tu małych jest najwięcej. Bo musimy, Na 1 kg przypadają 4 opakowania, i to jeszcze razy 6. No i co? No, mamy trochę matematyki teraz. Policzenia. Tu ładnie wychodzi 240. <śm> tutaj wychodzi ile? 48 razy 24. Wychodzi ile? O jajku, jajku. 18 razy 6. 8 razy 6, trudna matma. 8? Tak, 8, 4. Mamy 1080. To powiedzało? No, możliwe. To się równa. 48 razy 24 jeszcze trzeba w supachnąć. Trafię. Pamięci, 3. 19, 6, 1, 9 plus 2, 5, 1, 11. Czyli to się równa 1080, 241, 1, 5, 2. To co, próbujemy w pamięci? W końcu na pewno jest dwójka. 50, 40, 80, 120, 170, teraz setki, to już było, czyli 200, 400. I nie kilogramy, tylko złote. Natomiast obliczenia są do sprawdzenia. W komentarzach mam nadzieję, że ktoś potwierdzi lub zaprzeczy, że to jest odpowiednia kwota. A my lecimy do zadania ostatniego, dziewiętnaste zadanie. Hmm, jakieś klocki, bryły z trzech jednakowych klocków w kształcie sześcianu. Jednego klocka w kształcie ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, zbudowano do wieży, krawędź sześcianu ma 10, a krawędź podstawy prostosłupa czworokątnego ma 9, a jego objętość jest równa 324. Okay. Oblicz różnicę wysokości obu wież. Aha, no to tutaj mamy 20 cm wysokość tej wieży, a tutaj musimy to policzyć, znamy objętość 324 i dodatkowo wiemy, że to jest jedna Trzecia pola podstawy razy h, czyli możemy napisać 324 równa się 1 trzecia pole podstawy to jest 9 razy 9 i razy h. To się skraca 1 i 3, czyli mamy tutaj do podzielenia przez trójkę dodatkowo. Jak sobie podzielimy przez trójkę, to wychodzi, no tutaj może podzielimy przez 3. Mamy 108 równa się 9h, dzielimy na 9. I to będzie h równe 12. 12 cm. Oblicz różnicę wysokości obu wież. 22 minus 20 równa się 2 cm. Wieża pierwsza jest wyższa. I tyle. Cały egzamin rozwiązany że mówiąc dosyć standardowy, nie był jakoś specjalnie trudny, jakoś super łatwy również nie był. Trzeba było trochę tutaj policzyć, czyli w porównaniu z tego tegoroczną maturą nie zostaliście potraktowani bardzo ulgowo. Natomiast wydaje mi się, że nie było też tak źle. Dajcie znać w komentarzach jak Wam poszło i dajcie znać czy zrobić materiał, w którym dosyć dokładnie wyjaśnię każde zadanie, zadań i jak można byłoby je zrobić na różne sposoby. No i też pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka, dzwoneczek, komentarz, co tam jeszcze zachęcić rodzinę do oglądania i być na bieżąco z kolejnymi matematycznymi sprawami na naszym pięknym kanale matematycznym. Bo w kolej średniej będzie dużo gorzej, więc zachęcam, żeby przygotować się jakoś skutecznie na nadchodzące wyzwania. A póki co, dziękuję Wam bardzo. Trzymajcie się. Powodzenia.